Rodzina kostek 2x2 z serii Little Magic od firmy Yushin powiększyła się o kolejnego członka. Druga magnetyczna, a w ogóle czwarta dwójka dołączyła do budżetowych propozycji firmy Yushin. Czy dążenie do perfekcji manufaktury z Chin to chęć powrotu do 2015 roku i lat świetności związanych z rekordami świata, które wykręcane były na ich produktach? Przekonajmy się. Końcówka drugiego kwartału 2018 roku dla firmy Yushin oznaczała wkroczenie na rynek z pierwszą kostką 2x2 z serii Little Magic. W grudniu 2019 roku speedcubingowy świat powitał drugą dwójkę, tym razem sygnaturą Kailin, która widniała na kostce 3x3, na której Colin Burns w 2015 roku ustanowił rekord świata w singlu. Niestety Yushin Kailin 2x2 nie została dobrze przyjęta, a co za tym idzie, chińska firma musiała zareagować na oczekiwania odbiorców. I tak, w kwietniu 2020 roku pojawiła się pierwsza fabrycznie magnesowana dwójka. Budową na tle innych produktów nie wyróżniała się niczym szczególnym, zastosowano w niej jednak 48 magnesy, które zwiększyły kontrolę nad kostką, pozbawiając nas wrażenia chaosu podczas układania. Listopad zeszłego roku dla Yushin wiązał się z premierą drugiej magnetycznej dwójki, a w niej zupełnie zrezygnowano z poprzednio stosowanych rozwiązań. Już z zewnątrz widać zmiany w postaci doboru plastiku. Mamy tutaj matową teksturę, czyli powierzchnię typu frosted, a w towarzystwie zaokrąglonych krawędzi całość tworzy mniej toporną bryłę. W porównaniu do poprzedniczek zrezygnowano z fluorescencyjnych kolorów na rzecz jasnych, ale bardziej stonowanych odcieni. Zdecydowano się także odchudzić kostkę z 72 g magnetycznej wersji pierwszej do 55 g w wersji drugiej i to naprawdę czuć. Yushin wprowadził nowoczesny design nie tylko na zewnątrz, ale postawił także na bardziej precyzyjną strukturę wewnętrzną. Już patrząc na kostkę, do głosu dochodzi czarny kolor plastiku, który wydobywa się nad kolorową powierzchnią. Feeling kostki również uległ zmianie w porównaniu do poprzednich wersji. Stabilna konstrukcja, okraszona silniejszymi magnesami, złożyła się na płynniejsze i mniej szorstkie ruchy kostką. W odróżnieniu do wersji pierwszej nie zastosowano typowych traków, a żłobienie o ceglanej teksturze. Jak w większości kostek 2x2, regulacja elastyczności odbywa się poprzez regulowanie sprężyn, które mamy tutaj od razu pod ręką. 2x2 Yushin Little Magic V2 to udana propozycja nawiązująca do współcześnie najchętniej wybieranych modeli. Nowa wersja całkowicie odcina się od poprzedniczek, otwierając tym samym całkowicie nowe spektrum możliwości dla układaczy decydujących się na wybór tego produktu. Czy kostka Yushin znajdzie zastosowanie wśród speedcuberów ze światowej czołówki, tak jak to było przed laty? Wydaje mi się, że kostka znajdzie grupę docelową wśród początkujących i średnio zaawansowanych zawodników, a ta upatrzy w tej budżetowej układance szansę na poprawę swoich czasów. Kostkę znajdziecie w sklepie speedcube.pl, link oczywiście w opisie.